Siemaneczko, dzisiaj zobaczymy, jak tam zimują sobie roślinki w namiocie foliowym. Chwilowo jest wyłączone ogrzewanie, ustawione na funkcję dogrzewania przy tęgich mrozach. Oczywiście dogrzewam sobie takim oto termowentylatorkiem. Do namiotu przeniosłem małe trachekarpusy, ponieważ w najbliższej przyszłości mają wystąpić temperatury w okolicach minus 7 stopni. Były one już nastawione na minus 5, donice zamarzły na kość. Przeżyły to, dają radę, ale nie chcę ich już na jakieś skrajności nastawiać. Są to małe roślinki i są w doniczkach, przede wszystkim nie w gruncie, więc jest ryzyko, że mogłyby przemarznąć, także niech sobie spokojnie teraz tutaj w namiocie foliowym przezimują. Jak widzicie, mają się bardzo dobrze, żadnych uszkodzeń mrozowych na nich nie widać, jest ich sporo, także będziecie czym bawić na wiosnę. Są też tutaj tetraponaksy, jak widzicie zielistka też jest i nawet wygląda na żywą. Tutaj te kunigamie, które dostałem od Mariusza, również są kufliki. Najprawdopodobniej będzie to Calistemon rigidus, ale to trzeba jeszcze będzie sprawdzić, jak zakwitnie. Tak mi się go udało zidentyfikować. Były już nastawione na przymrozki, wzniosły je bardzo dobrze, także w porządku. Jedyne, co ulega w ich przypadku uszkodzeniu, to takie bardzo młodociane listeczki. Te z tych przyrostów jeszcze takie miękkie, nieprzyzwyczajone, te mogą dostać przymrozkiem, natomiast już takie twardsze liście spokojnie na przymrozki są odporne. Przeniosłem sobie też do namiotu foliowego kuflika zielonego, ponieważ są one w doniczce. Gdyby były w gruncie, to w ogóle bym się nimi nie przejmował, ale jednak korzenie są zawsze u roślin wrażliwsze, także są na razie przeniesione do namiotu. Podobnie rzecz się ma z kuflikami białymi. Tutaj cały czas zimują sobie te Scopiarium melaleuca, czy nie wiem, jak to się nazywa, manuka w każdym bądź razie. Leptocephalum, Leptospermum, o, Leptospermum, tak to się nazywa. Leptospermum continentale i Leptospermum scopiarium, to są wszystko rośliny z rodziny mirtowatych, tak samo jak eukaliptusy. Kwiatki takie trochę przypominające wszystkie kwiaty z rodziny różowatych, podobne takie jak właśnie u głogu, coś takiego. Także ciekaw jestem, jak to dalej będzie sobie rosło. Jak na razie też były nastawione na kilkustopniowe mrozy. Nic im to nie przeszkadza. Tak w doniczuszkach sobie tutaj na półkach stoją, nic się z nimi nie dzieje. Agawy również nietknięte. Agawy paryi, hawardiany, makrokanty inne mają się dobrze. Tutaj opuncja mikrodazys alba również bez żadnych problemów zimująca. Tutaj mamy sadzoneczkę kumkwatu. Jak widzicie, były przymrozki, nic się jej nie stało. Kuflik czerwony, tak jak te, co na dole są. Jest to sadzoneczka ukorzeniana. Też nic się złego nie dzieje. Tutaj agawa stricta varnana. Mnóstwo odrostów, trzeba będzie pooddzielać je na wiosnę i zostawić mamuśkę samodzielnie. Ała, kują strasznie. No i tutaj jeszcze melaleuki, również wszystko w porządku. Tutaj w Waszyngtonie filifery, też się nic złego nie dzieje. Hamerops humilis, var cerifera, sadzoneczki, juki, aloifolii czekające na rozsadzenie. Tutaj dwa Wagnerianusy młode, to już wam pokazywałem je. Agawki, małe sadzoneczki. Również tutaj też kuflik czerwony. To będzie biały. Chyba to będzie biały akurat. Tak mi się wydaje. Tak. Też bardzo dobrej kondycji. Agawa, shark skin. Bezproblemowo jak na razie. Tutaj drzewko truskawkowe w porządku. Banksia integrifolia, jedna co wyszła, również żyje,
Nic się z nią złego nie dzieje. Tutaj też zobaczcie. Piękne roślineczki. Nic im przymrozki nie robią. No i tutaj to, co niedawno jeszcze zamówiłem z Bułgarii. Oleandry. Akka selowiana, oliwki, nic się złego z nimi nie dzieje, butie. Tutaj jeszcze na eksperymentu zostawione drzewko butelkowe dostało przymrozkiem i wiecie co? Żyje. Żyje, ma liście normalne, niezniszczone, więc ciekawa roślinka, naprawdę. No jestem naprawdę ciekaw, jaka jest jej prawdziwa wytrzymałość. Przezimuje, to zobaczymy. Także tak się prezentują roślinki w namiocie. Tu jeszcze rzut oka na eukaliptusy pauciflora. Troszkę ich tu dopadł grzybek, ale jakoś sobie dają radę. Także co, trzymajcie się cieplutko. Cześć!